To, co tutaj widzimy, to jest nowo zbudowany, będący jeszcze w trakcie prób w locie, samolot RV-10 ze słynnej rodziny samolotów VANS. Słynnej bardzo w Stanach Zjednoczonych. W Europie trochę znanej, trochę nieznanej, jednak tych samolotów tak za dużo nie lata. W Stanach, jeżeli chodzi o samoloty budowane z tak zwanych kitów, czyli przeznaczone do samodzielnego montażu, to w zasadzie samoloty VANS Aircraft, jest to kilka modeli, po prostu królują. Jaka jest tajemnica sukcesu tego samolotu? No już na pierwszy rzut oka widać, że ma on bardzo czyste, bardzo ładne linie aerodynamiczne. Jest bardzo starannie zaprojektowany. Jeżeli ktoś jeszcze przyłoży troszeczkę uwagi do staranności wykonania, można uzyskać całkiem ładny i, co najważniejsze, lekki i szybko latający samolot. Lekki dlatego, że samolot jest konstrukcji półskorupowej. Też moim zdaniem jednym z sukcesów konstruktorów VANS-a było to, że oni tu w zasadzie niczego nie wymyślili. Tu nie ma praktycznie jednej rzeczy, o której można im powiedzieć, że to jest wynalazek VANS-a. Oni po prostu z konstrukcji półskorupowej wybrali wszystko to, co najlepsze, najlepsze rozwiązania, najprostsze i w ten sposób stworzyli bardzo mocne, bardzo wytrzymałe i bardzo lekkie płatowce. Masa własna tego samolotu, jeżeli się go starannie wykona, to jest 750-780 kg. Przy samolocie czteromiejscowym napędzanym silnikiem 260 koni to nie jest dużo. Stąd ten samolot ma również stosunkowo krótki start, lądowanie, a przede wszystkim jest szybki, ponieważ jego prędkość przelotowa dochodzi do, zależy oczywiście na jakich parametrach, ale to jest między 250 a 300 km na godzinę. Także tym można już podróżować. Tych modeli jest kilka. To jest największy z VANS-ów jak na razie, właśnie czteromiejscowy RV-10. Również VANS stworzył samoloty dwumiejscowe. RV-8 przeznaczony do akrobacji, RV-7 z dwoma miejscami obok siebie, RV-9 i tak dalej. Jeżeli chodzi o parametry tego samolotu, jego osiągi, to można go porównać z samolotem Cirrus SR-22. No, niektóre modele Cirrusa mogą być nieznacznie szybsze, ponieważ jest to wykonanie fabryczne, również wnętrze kabiny tutaj jest na pewno lepiej dopracowane, lepiej wykonane. W przypadku kitów VANS-a w zasadzie wykończenie kabiny zostaje po stronie tego, kto samolot buduje, a więc zależy, jakimi kto dysponuje środkami, możliwościami technologicznymi, to te kabiny wyglądają w środku bardzo różnie. Natomiast zaletą w stosunku do Cirrusa jest właśnie to, że jest bardzo poprawny w pilotażu, nie wchodzi w korkociąg, ma zdecydowanie krótszy start, zdecydowanie krótsze lądowanie. Także to zresztą wystarczy popatrzeć na skrzydło, na profil tego skrzydła, żeby widzieć, że ten samolot lata zupełnie inaczej, jest znacznie bezpieczniejszy, znacznie bardziej poprawny. No i tutaj widzimy właśnie przykład tego, dlaczego silniki, klasyczne silniki rzędowe, które posiadały cylindry jeden za drugim, już nie są dzisiaj produkowane. Jak widzimy, ten padłów, jeżeli ma dwa miejsca obok siebie, ten ma akurat dwa razy dwa, czyli dwa miejsca z przodu, dwa z tyłu, jest stosunkowo szeroki. Gdybyśmy mieli silnik rzędowy, no to byśmy mieli tutaj taki jakiś przecinak. W takie kadłuby właśnie znakomicie się wkomponowują silniki typu Boxer, takie jak Lycoming czy Continental, których szerokość mniej więcej pasuje nam do szerokości kadłuba. Z kolei są one dosyć płaskie, a więc tym samym aerodynamicznie można te maski również tutaj troszeczkę zaokrąglić. Także kadłub nawet może wytwarzać jakąś tam siłę nośną. I taki silniczek właśnie bardzo ładnie się wkomponowuje we współczesne płatowce. Zarazem jest również krótki, bo ten silnik mając 6 cylindrów, raptem ma taką długość. Gdybyśmy mieli silnik sześciocylindrowy rzędowy, no to byśmy mieli śmigło gdzieś tutaj. A więc to by również spowodowało jakieś tam zwiększenie masy, zwiększenie kosztów wykonania tego samolotu, inne rozmieszczenie środka ciężkości i tak dalej.